Zobaczcie, jakie fajne miejsce. Tutaj mamy jeden dworzec kazachski. A tu zaraz po drugiej stronie, vis-a-vis, jest dworzec leningradzki. Oddzielny dworzec. A obok niego, tam, jest kolejny dworzec jarosławski. Czyli mamy trzy dworce, trzy różne dworce kolejowe w zasadzie w jednym miejscu. Tutaj jest wejście na dworzec, też z taką kontrolą jak na lotnisku. A tutaj jest dworzec. Dworzec kazachski. Stąd mamy pociąg nocny do Sarańska. O, Putin. Kaps, yes, kaps with Putin. Gagarin, Putin, Stalin. Aha. Gagarin też, Stalin też. Wszyscy ważni. A my tymczasem idziemy dalej. And did you... Romanian. Yes, and did you buy them? No. No? Okay. No. We just said thank you to the seller. Well, czekamy teraz sobie na pociąg i właśnie siedzimy w kawiarence i coś tutaj sobie jemy. Loda, upał na dworze. Po prostu dla zabicia czasu i posiadania jakiegoś pretekstu, że tutaj siedzimy. Czas iść do pociągu. Pokażę wam jeszcze tylko bilet. Tutaj jest data, godzina odjazdu z Moskwy do Sarańska. Pociąg pospieszny. Wagon typu coach, czyli taki wagon sypialny. Numer 11 EU, jedno siedzenie, numer 16. Yes. Części dworca, czyli tej, gdzie coś widać kolejowego. Idziemy na peron czwarty. Tu jest peron trzeci. O! Czyli tutaj obok będzie peron czwarty. Jest. I to jest nasz pociąg do Sarańska. O! Proszę bardzo, stoi tutaj. Tylko lokomotywa manewrowa. Ona chyba nie będzie nas pchać czy ciągnąć. Właśnie idziemy obok naszego wagonu. Wyjście jest tutaj. O, to jest 11 wagon. Dobry wieczór. Wow. Ładna muzyka, miękki dywan. Po prostu żyć, nie umierać. Ah, Vitaly, this is our compartment? Yeah. Okay. So, how does it look? No problem. I don't know how
O, tak wygląda taki przedział z muzyką stereo, ależ piękna sprawa. Jest muzyka rosyjska, nowoczesna muzyka rosyjska. Tu jest, są drzwi, a tutaj jest poczęstunek, który na nas czeka. Filiżaneczka, jakieś bułeczka, coś do picia, jabłko i tu paczuszka niespodzianka. I co my tu? A co to jest? Jest key card. A, i to jest klucz elektroniczny do pokoju jakby naszego. Pędzę jeszcze do przodu zobaczyć lokomotywę, która będzie nas ciągnęła do Sarańska. Zostałem poproszony, żeby wejść koniecznie do tego samego wagonu, który jest moim, bo do innego mnie nie wpuszczą. No i dobrze, porządek musi być. Ale mam nadzieję, że zdążę, bo tutaj już... Kurczę, długi jest ten pociąg i on ma wagonów. No za 40 to nie, ale tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ponad 10 myślę. Ponad 10 wagonów osobowych to jest już zacna długość. To już jest po prostu coś, co mnie powaliło. Jednorazowe papucie, abym nie musiał do łazienki iść w buciorach, tak jak musiałem iść jadąc sypialnym pociągiem do Amsterdamu. W woreczku na paputki były nie tylko same paputki, ale jeszcze przybornik z igłą, nićmi i guzikami, mydło, łyżka do butów i pasta i szczoteczka do zębów. Aha, okej. Witali już zaczął przygotowywać sobie łóżko. A my tymczasem właśnie ruszyliśmy. Enjoy views. Okay, mamy różne rzeczy do zamówienia. O! Nastało światłość. Płynące stąd. Tak wygląda przedział w świetle dziennym, w świetle no, nie dziennym, ale lepszym niż przed chwilą. A tutaj jest koniec wagonu i łazienki, które dla was zwiedzę później. Kupiłem przed chwilą tutaj w pociągu taką ładną pamiątkę. Szklankę z uchwytem typowym kolejowym. Też z motywami kolejowymi i, co ciekawe, to za to wszystko mogłem zapłacić kartą. Dostaliśmy coś na przekąskę przed głównym daniem. Ja zamówiłem coś takiego bezmięsnego, a Vitali zamówił coś mięsnego. No i mamy danie główne. Wołowina z fasolką. To jest temperatura wewnątrz, plus 23 stopnie, ale na zewnątrz jest pewnie tyle samo, tylko że z minusem. I thought you will do by yourself. Okay. Okay. So I am pushing here. Okay. And I'm going to move it down. Okay. I moje łóżko jest gotowe. Prawda, że prosto? Witali, dziękuję. Tutaj mamy lampkę do czytania.
Tutaj jest jakaś pewnie muzyka, którą można słuchać na słuchawkach. O. A tu jest ręcznik. Coś, co mi zabrakło w pociągu do Amsterdamu. A co jest tutaj? Kolejne miłe zaskoczenie to to, że łazienka jest czysta i nowoczesna. Woda jest, mydło jest i jeszcze co chwyta za serce, to to, że jest nawet odświeżacz powietrza. Italy. And Italy is selling for export Spanish olive oil. Fajnie się jedzie, ale kurczę, jakby było trochę chłodniej, byłoby łatwiej spać. Strasznie gorąco jest tutaj. No i pyszne śniadanie przy gorącej kawie. Proszę zwróć uwagę też, że mogę podładować telefon, bo jest gniazdko pod spodem. A tutaj otworzyłem ten magiczny box i co tutaj mamy? Dobrą czarną czekoladę, dżemik, bułka i różne herbaty. Także można zaczynać dzień w sposób bardzo sympatyczny. Dojeżdżamy pewnie pomału do Salańska i tutaj widzę jakiś konstrukcja, która przypomina stadion piłkarski. Bardzo ładny zresztą. Okej, jesteśmy na miejscu. To jest nasz pociąg. Jak widać, pociąg jest strasznie długi. Nie wiem, tych wagonów jest tutaj około 15, pewnie 16. Tak, dawaj. Спасибо.